Dobry wieczór. No, coś nie idzie wygrywać w Głogowie, ale na pewno mogę powiedzieć i bardzo pochwalić zawodników za mecz, szczególnie za drugą połowę. Graliśmy chyba jedną z najlepszych połów za mojej kadencji tu w Głogowie. Nawet uważam, że lepiej graliśmy niż w Gdyni, tylko mniej skuteczni po prostu. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji, oczywiście nadziewaliśmy się na kontry, ale tak jak kiedyś już powiedziałem, że wolę taki mecz, gdzie coś się dzieje i kibice na pewno są zadowoleni, a niż taki, gdzie tam się murujesz i czekasz na błąd. Tyle o meczu. Myślę, że siódmy mecz bez porażki. Niedosyt jest pewnie, bo wolelibyśmy mieć 3 punkty, ale trzeba szanować każdy punkt w tej lidze, bo to jest naprawdę w tym roku wyrównana, trudna liga. Wczoraj na przykład Ruch Chorzów się bardzo długo męczył z Sandecją, więc pierwsza z ostatnią, więc naprawdę chylę czoła przed zawodnikami i już patrzymy pod kątem sobotniego meczu z GKS-em Katowice. Dziękuję bardzo za to podsumowanie i jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Powiedziałam wam, że nie wpuszczę na konferencję, jak nie będzie pytań. No ale wy co, tak myślicie, że będziecie przychodzić bez niczego? Z tymi rękoma. Jak trener oceni grę Mateusza Machaja, bo tak chyba jeden z lepszych meczów. No tak personalnie nie chciałbym wyróżniać, ale no dlatego gra w pierwszym składzie, że myślę, że na to zasługuje. Mateusz jest bardzo dobrym zawodnikiem. Myślę, że my mamy wielu takich zawodników, szczególnie w środku pola. Dzisiaj było ciężko zostawić tą pierwszą jedenastkę, bo i Steblecki, i Machaj, i Kolenc, i Mandrysz zasługiwali na to, żeby zagrać, i Mucha też. Nie mogę wszystkich zmieścić w jedenastce, ale Mucha wszedł, też zagrał bardzo dobry mecz. Myślę, że no nie ustrzegliśmy się tych dwóch błędów. Te dwie bramki są naprawdę, mogę taką łyżkę dziegciu wrzucić, bo no to są bramki, jakbym powiedział, z Orlika troszkę takie. No za łatwe te bramki traciliśmy dzisiaj, tak. Także myślę, że zawodnicy też są tego świadomi i było to widać w drugiej połowie, że bardzo chcieli odrobić te błędy. No i udało się tyle, że jest remis i myślę, że naprawdę możemy być, tak jak ostatnio powiedziałem z Rysowią, nie szczęśliwi, ale zadowoleni. Także 18 punktów, 7 miejsce i patrzymy z optymizmem w przyszłość. No tak, myślę, że pierwsza połowa ze wskazaniem na nas. Druga połowa ze wskazaniem na pewno na Chrobrego. Problem polega na tym, że w przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy mocno wejść w drugą połowę i spróbować przynajmniej na początku zdominować Chrobrego, ale tak jak powiedziałem w szatni chłopakom, mecze i wszystko się składa z małych rzeczy i tak naprawdę sytuacja pod pressingiem, gdzie gramy przez środek i jest przechwyt, jest żółta kartka dla Oskara, jest rzut wolny, z którego Chrobry prawie strzela gola. Tak naprawdę zamknęliśmy sobie oczywiście granie w drugiej połowie, bo to niestety nakręciło Chrobrego, a nie nas. Ale z perspektywy całego meczu muszę przyznać, że jestem zadowolony, bo każdy punkt jest ważny i wszyscy wiedzą doskonale. I siedziałem tutaj 3 lata temu i też podobne rzeczy siedziały w Odrze Opole i dzisiaj to samo powiem. O każdy punkt trzeba będzie się targać, nieważne z kim się gra i z tego jestem dzisiaj przede wszystkim zadowolony, więc to jest dla mnie ważne. Tak naprawdę to już jest historia i czekamy na mecz Puszczą i wiemy doskonale, ile ten mecz nas będzie znowuż kosztował zdrowia, ale tylko w ten sposób w pierwszej lidze można wygrywać mecze. Także remis, myślę, że 2 kulawych dzisiaj po meczu, pewnie kibicom się fajnie mecz oglądało, bo jednak dużo tych sytuacji stworzonych, ale no cóż, czujemy niedosyt mimo wszystko z perspektywy całego meczu, także tyle, dziękuję serdecznie.